Już po raz 20 w Bielsku Białej odbył się Bieg Fiata. W jubileuszowej edycji imprezy padł rekord frekwencji. Na linii startu w biegu głównym zameldowało się ponad 1000 zawodników. Przed startem biegu głównego każdy z biegaczy przygotowywał się do pokonania 10-kilometrowej trasy ulicami miasta. Najważniejsze jest to, żeby nie zaczynać ich tam 2-3 dni przed biegiem, tylko trzeba być już na tym sezonie przynajmniej tak z 2-3 miesiące przygotowany do tego, że nastawiamy się na zawody, nie? Na to, że będziemy tutaj biegać. Bo dystans 10 km to już jest taki dystans, który wymaga przygotowań. Na pewno tak po prostu z biegu nie można sobie tutaj przyjść. A tak bezpośrednio przed biegiem jakieś rozbieganie, stretching? Na pewno tak. No, najpierw delikatne rozbieganie, żeby nie naciągać mięśni, które są jeszcze zimne, nieprzygotowane. Potem stretching jak najbardziej, no i jeszcze jakaś taka delikatna przebieżka, żeby być, żeby mięśnie i ścięgna były przygotowane, nagrzane na wysiłek. Trzeba mieć najważniejsze psychikę i tyle. A przygotowania fizyczne? Oj, to mocno. Tutaj mamy faworyta największego. To będzie pewnie mistrz w przyszłości. My nie rozgrzewamy się za bardzo, bo wczoraj biegaliśmy o 18.15 dziesiątkę w Łodzi już. Z tej Łodzi przyjechaliśmy teraz tutaj na drugi bieg, także troszkę jesteśmy zmęczeni, no ale jakoś damy rady, tą dziesiątkę. Tak, na 40 minut gdzieś się nastawiam. No, nie wiem, czy złamię, ale gdzieś będę się w tych granicach 40 minut dobiec. Ja tak samo. I dajemy z siebie wszystko, jak zwykle, na maksa. Widzę, że pani stosuje taktykę na muzykę, tak? Muzyka podczas biegania pomaga? Oczywiście. Bardzo, bardzo pomaga, zwłaszcza taka szybka, rytmiczna, bardzo pomaga. Tak, my trenujemy w Cieszynie i tak jakoś, jak jest, to chcieliśmy sobie powiedzieć. Trenujemy regularnie, więc myślę, że nie będzie problemu. To powiedzcie, jak wyglądają treningi, bo niektórzy nie wiedzą. No, są ciężkie, wiadomo, ale 5 razy w tygodniu. Biegacze wystartowali spod głównej bramy Fiata punktualnie o godzinie 11. Trasa biegu głównego wiodła ulicami miasta i liczyła 10 km. Młodzież startująca w biegu juniorskim miała do pokonania 4 km. Metę dla wszystkich zawodników usytuowano na placu ratuszowym. To jest mój pierwszy bieg Fiata. Zwykle go obsługiwałem z racji obowiązków dziennikarskich, ale po raz pierwszy wziąłem w nim udział i dałem sobie taki cel, żeby pobiec poniżej 40 minut i w ostatnich tygodniach zdawało się, że to jest dla mnie bariera nie do przeskoczenia. Tymczasem dzisiaj na moim stoperze jest 39-14, więc chyba udało się złamać barierę 40. Najgorsze były podbiegi na tej trasie, zwłaszcza koło Starnego Stoku i później na wysokości hotelu Prezydent. No to dla kogoś, kto biega tam 2-3 razy w tygodniu, to jednak taki podbieg daje w kości. Najszybciej trasę 20. edycji biegu Fiata pokonał Alan Masaindiwa. Wśród pań, które rywalizowały ze sobą o tytuł mistrzyni Polski, najlepsza okazała się Iwona Lewandowska. Pani Iwono, na początku gratuluję Mistrzostwa Polski. Celowała pani w ten tytuł, czy po prostu się udało? Dziękuję ślicznie. Oczywiście przyjeżdżając tutaj do Bielsko-Białej, myślałam o tym, o złotym medalu, no i udało się zrealizować ten plan. Co było dzisiaj najtrudniejszego? Pogoda czy jednak trasa? Jest dość ciepło, ale myślę, że zdecydowanie trasa jest dość ciężka. Szczególnie pierwsze 6 km jest pod górkę i biegłam tak naprawdę na drugiej pozycji cały czas. Dopiero na przedostatnim kilometrem wyszłam na pierwszą pozycję. Jest pani zadowolona ze swojego czasu, czy mogło być jeszcze lepiej? Zawsze mógłby być lepszy czas, ale nie ukrywam, że w tych warunkach to jest bardzo dobry rezultat.